Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Tak mówi Słowo Boże zapisane w przypowieściach Salomona, drugi rozdział, pierwszy i piąty werset. Biblia jest słowem wszechmogącego Boga. Z drugiej strony człowiek jest istotą ograniczoną w każdej dziedzinie swojego życia. Z tego też powodu nikt nie może sądzić, że jest w stanie zrozumieć wszystko, gdyż jeśli byłoby to możliwe, musiałby być Bogiem. Nie jesteśmy więc w stanie pokonać naszych ograniczeń, powinniśmy je raczej zaakceptować i w pokorze przyjąć to, co mówi Bóg. Uczniowie Pana Jezusa często nie rozumieli Jego słów. Przyjmowali je jednak i z biegiem czasu stopniowo zaczynali rozumieć. Również i dla nas to, co dziś wydaje się zupełnie niezrozumiałe, z czasem stanie się jasne. Biblia to wspaniała księga, wielu czytelników zachwyca się jej treścią i przesłaniem. Aby ją właściwie zrozumieć, każda jej część czy fragment muszą być rozważane w kontekście całości. Poszczególne miejsca biblijne nawzajem się uzupełniają, a im więcej ją czytamy i się w nią zagłębiamy, tym bardziej wzrasta nasze poznanie. Ważne jest również to, byśmy czytali Biblię, mając prawdziwe i szczere pragnienie, aby zostać pouczonym przez Boga. Dlatego też musimy zapomnieć o naszych poglądach i interpretacjach. Jakże wielu ludzi przekonało się o istnieniu Boga, o Jego miłości objawionej w Jezusie Chrystusie jedynie dzięki czytaniu samej Biblii. Nie nawrócili się do jakiejś sekty czy religii, ale do prawdziwego Boga. Jedynie Biblia jest księgą prawdy. Dlatego spokojnie możesz zaufać Słowu Bożemu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak Słowo Boże mówi, jeśli nie jesteś jeszcze pewien, że po śmierci pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to niestety prawdopodobnie idziesz szeroką drogą do piekła, na które zasłużyłeś. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.